Zdumiewa prostota tej dzisiejszej Ewangelii. Jest mistrz, uczennice, uczniowie wędrują razem. Ale kiedy czytamy ten fragment w kontekście całości, widzimy, że nie zawsze było tak łatwo, bo przecież to ich wspólne wędrowanie pełne jest różnych dramatycznych momentów i tych momentów, które nazywamy cudami. Całe nasze życie jest wędrówką razem z Jezusem i często oczekujemy od Niego, aby prowadził nas tylko do tych najciekawszych chwil, aby zabierał nas na górę Tabor, aby przy nas czynił rozmaite cuda. Tymczasem większość naszego życia to właśnie taka prosta wędrówka, podejmowanie tych codziennych obowiązków, wciąż te same poranki, te same południa. Ale wydaje mi się, że właśnie realizując swoje powołanie do świętości, chcemy podejmować prostotę dnia codziennego. Wspaniale wypowiedział się na ten temat Karol Wojtyła w swojej pieśni o słońcu niewyczerpanym, kiedy pisał: jeśli miłość największa w prostocie, a pragnienie najprostsze w tęsknocie, więc nie dziw się, że pragnął Bóg, aby najprostsi go przyjęli. Ci, którzy duszę mają zbieli, a dla miłości swej nie znają słów.